Prawie 1000 złotych padło łupem złodziei, którzy włamali się do skarbon stojących w jednym z leszczyńskich kościołów. Za kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat więzienia. Kryminalni zatrzymali podejrzanych 2 dni po zdarzeniu. Okazali się nimi 30-letni mężczyzna i jego rok młodsza partnerka. Oboje pochodzą z województwa opolskiego. Jak relacjonuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, do zdarzenia doszło 9 stycznia w godzinach przedpołudniowych. Oficer dyżurny otrzymał informację o włamaniu do 3 skarbon kościelnych. Sprawcy, których wizerunki zarejestrowały kamery kościelnego monitoringu, wyłamali zamki patentowe od skarbonek, a następnie ukradli z nich pieniądze. W momencie zatrzymania oboje byli nietrzeźwi. Trafili do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu i przesłuchaniu usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem.